Tobiasz Musielak. Tobiasz, widać było, że bardzo chciałeś, ale mimo wszystko ten pierwszy mecz nie wyszedł chyba tak, jakbyś do końca chciał. Już pomijałem tą ostatni bieg. Jak najbardziej. Dużo zamieszania jeszcze było przed meczem w związku z rozprawą tego słynnej między mną a panem Witoldem Skrzydlewskim. I tak naprawdę dzisiaj wszystko na szpilkach było robione jeszcze. Ale tu też jakby dużo pracy przede mną, jeśli chodzi o sprzęt, bo tutaj dopasować się między sobą było ok, ale to na treningach, jak komuś już pasuje, to następny raz już z tobą nie wyjedzie spod taśmy i każdy chce jak najszybciej jakby się spakować i dopasować do tego toru. I mi to trochę więcej zajmowało czasu i później nie było też z kim sprawdzać niestety. Też pierwsze zawody, no nie ukrywam, że czułem się trochę taki rozwalony psychicznie też między innymi przez tą sprawę. I wiadomo, pierwszy występ dla Padora, na pewno nie wymarzony debiut, ale cóż, dużo pracy przed nami, przynajmniej wiemy nad czym w miarę pracować, bo jak widać brakuje sprzętu, mimo wszystko w miarę te starty wychodzą, w miarę, chociaż też nad tym muszę popracować. No i tyle, no. A ten ostatni wyścig, no to generalnie, no co mogę powiedzieć, sędzia się przyznaje do błędu, a jedziemy dalej, więc... Albo się kradniemy wszyscy na jaw, albo się szanujemy. No to tak to wygląda, że brak szacunku dzisiaj został okazany wobec mojej osoby. Czuję się niestety oszukany przez sędziego. Mówiłeś odnośnie treningów ogólnie. Trenowałeś się w miarę dużo na tym torze, ale chyba jednak jest inaczej, chcielibyśmy to wytłumaczyć. Inaczej jest jeżdżąc ciągle z tymi samymi jakby partnerami, czyli z kolegami z drużyny, a inaczej kiedy przyjeżdża do was drużyna obca ogólnie, która obiera totalnie inne ścieżki, już nie jesteście tak przygotowani jak na swoich kolegów. Tak, drużyna przyjezdna najczęściej strzela sobie z tymi przełożeniami. Niektórzy z nich trafiają, niektórzy nie trafiają i są do objechania. Dzisiaj mi ten mecz pokazał, że tak naprawdę dużo pracy przede mną. Może też warto sprowadzić innego silnika, bo mieliśmy wrażenie, że ten silnik, na którym dzisiaj wyjechałem, był najlepszą możliwością. No ale cóż, jest opcja na następne spotkanie się poprawić. No i tak byśmy chcieli, żeby to było lepiej, żeby też dorównać do tej drużyny, bo średnio stać tak z tyłu. Jakie wspomnienia startowała? Pozytywne, więc mam nadzieję, że ten silnik, który w zeszłym roku tak fajnie tam latał i w tym roku będzie, okaże się no, tym dobrym. Tak, musimy teraz pojechać do domu. Jak pojedziemy, to z teamem zrobimy takie zebranie i pogadamy sobie, bo Nie czułem się dzisiaj, no wiadomo, przy swoich kibicach to jeszcze byłem bardziej spięty niż w Gdańsku, ale cóż, to jest tylko moje problemy, ja muszę sam rozwiązać to. Sprzęt naprawdę jedzie, ale jeszcze jadę po Tarnowsku, można powiedzieć, tutaj na tym torze widzę chłopaki tutaj, czy Adrian, czy Chris, czy Jack jadą, czy nawet Tofik, naprawdę tutaj jadą prawidłowo i ja muszę szybko się dostosować do tego, bo naprawdę czasu nie ma, ale bardziej winę zrzucam na siebie, bo to po moich błędach, czy w ostatnim biegu, czy w pierwszym, tak praktycznie można powiedzieć, że w pierwszym i w ostatnim biegu to moje błędy i te punkty uciekły. A tak to wszystko gratuluję swoim chłopakom, na szczęście to wygraliśmy, idziemy dalej i będziemy walczyć. Powiedzieli, że jeszcze jedziesz po Tarnowsku, właśnie za tydzień jedziemy do Tarnowa. No czy... właśnie, oby tam sprzyjała ta może wiedza, czy nie wiedza, ale naprawdę ten Tarnowski tor nie jest łatwy, nawet ludzie, którzy przyjeżdżają tam po roku czasu, ja nie wybraniam siebie, ale naprawdę nie jest to taki tor, który jest atutem tych ludzi, którzy tam jeździli. Tam jest zawsze taki specyficzny ten tor i dużo ludzi mówią, że to jest specyfika. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam na nasze mecze. Trzymajcie się i kibicujcie nam. Dziękuję. Kamil Marciniec, Kamil, debiut idealny. 2 plus bonus w pierwszym biegu, bo widać, że radość była wielka po tym wyścigu. No tak, po ciężkim tamtym sezonie przyszła taka ulga, że jednak potrafię się ścigać, ale wiadomo, że dużo pracy przede mną, bo na tym motorze nie pracuję na nim tak, jak powinienem. Brakuje takiego jeszcze luzu, ale to
mam nadzieję, że spokojnie, im więcej zawodu, tym lepiej będzie. Pomimo tego, że później złapałeś dwie bombki ogólnie w drugim, trzecim starcie, było widać, że byłeś całkiem szybki i tam mało brakowało, żebyś dwa razy złapał po wewnętrznej. No tak, no sprzęt spisuje się bardzo dobrze, po prostu tylko brakuje jeszcze jazdy i mam nadzieję, że im więcej jazdy będzie, to będzie coraz lepiej. Za tydzień idziemy do Tarnowa i teraz pytanie, bo pochodzisz z Tarnowa. Czy dodatkowa jakaś motywacja, czy większe spięcie będzie przed tym meczem, czy po prostu już tak jesteś tutaj zakorzeniony w Toruniu, a wiemy, że często tutaj przebywasz, że już to nic nie robi? W sumie no to tak już patrzę jako wyjazd, no, że jestem w Tarnowie, pochodzę z Tarnowa, ale tak naprawdę większość tutaj czasu spędzam w Toruniu, więc mecz jak mecz, jak każdy inny. Tor, dobrze go pamiętasz, czy jednak trzeba tam odświeżyć tematy? Nie, bardzo lubiłem w Tarnowie jeździć, bo wiele kółek przejechałem na tym torze i bardzo dobrze wspominam te treningi. Gdybyś miał coś poprawić po tych pierwszych treningach i tym pierwszym meczu, co to by było? Start na dystansie, praca technicznie trochę jeszcze lepiej, trzeba podszkolić się? Jeszcze start nie jest idealny, a najbardziej chciałbym poprawić jazdę na trasie, żeby tą sylwetkę podczas jazdy. Menadżer Tomasz Bajerski, panie menadżerze, czy ci się nie zeszło po tym meczu? No tak, no do siódmego biegu naprawdę było ciężko, ale po siódmym biegu już widziałem tutaj, jak Wiktor Kułaków pojechał, więc spokojnie, już wtedy byłem spokojny o wynik meczu. Pierwszy bieg nie był taki doskonały, 2-4, ale było widać, że już po juniorskim, gdzie Igor był bardzo szybki, a Kamil udało mu się rozprawić z rywalami, będzie nieźle. No na pewno, no tutaj naprawdę wielkie gratulacje dla Igora, oby tak dalej. Kamil jeszcze troszeczkę sztywno jedzie na tym motocyklu, ale wielkie brawa dla Igora, w szczególności za ten swój drugi bieg, gdzie powalczył po zewnętrzne i przywiózł cenne 5-1. Wydawało się, że z kompletem punktów mecz zakończy Chris Holder. Trochę się nóżka pominęła w tym ostatnim starcie, wygrał z kolei Jack. Widać, że ta drużyna ma potencjał, jest dużo silnych zawodników i jest też taka druga linia, mnie delikatnie się chyba wytworzyła. I możemy powiedzieć, że kompletna drużyna. Tak, no na dzień dzisiejszy drużyna jest naprawdę kompletna. Trochę tutaj ten bieg 12, tak? Niedopatrzenie sędziego, kamerzysta dostał ze start maszyny, zatrzymał tą start maszynę na pewien moment, do tego później Musielak dotknął daszkiem. Bieg powinien być przerwany, no ale no cóż, stało się, jedziemy dalej, cieszę się ze zwycięstwa, no i tylko mogę podziękować chłopakom za tak dobrą jazdę i za tą atmosferę, którą tworzą właśnie tu w parkingu. Czy już pan myśli powoli o przyszłym tygodniu? Tarnów, specyficzny tor, długie, proste. Pamiętamy sam, że pan ogólnie jako zawodnik miał tam trochę świetnych sytuacji. Tak, miałem, nie tylko świetnych, ale i nieświetnych. Ale ogólnie jest tak, że ciężko jest teraz cokolwiek zrobić, tak? Jedziemy na długi tor, nie można jechać sparingów, nie można nic zrobić, więc w tym przypadku chłopacy jadą w Bydgoszczy. To jest może nie bardzo podobny, ale troszeczkę podobny tor, więc powiedzmy sobie szczerze, jedziemy tam po prostu z marszu. Czy dzisiejszy wynik Tarnowa w Gdańsku pana zdziwił? Nie wiem, jaki jest wynik. Tarnów wygrał 2 punktami. A, no to zdziwił mnie bardzo, bardzo mnie zdziwił. Ale tu z tego, co słyszałem jakoś w połowie zawodów, że to nie Tarnów był tak dobry, tylko po prostu Gdańsk był tak słaby. Jakiś plan już na kolejne tygodnie, czy patrzycie, nie wiem, 2-3 kolejki do przodu, czy mimo wszystko się skupiacie? Jedziemy z tygodnia na tydzień, tak? To nie ma patrzeć co, jedziemy teraz do Tarnowa. W poniedziałek jadą chłopacy w mistrzostwach pierwszej ligi, także spokojnie się przygotowujemy na mecz do Tarnowa. To chcielibyśmy jeszcze raz wytłumaczyć. Pan jako menadżer, trener jest zadowolony z tego, że zawodnicy jeżdżą jako goście w Ekstralidze? Tak, jestem zadowolony i ja byłem pierwszy, który chciałem, żeby właśnie tam startowali. Dziękuję ślicznie. Panie prezes, ostatnie miesiące nie były szczęśliwe dla toruńskiego żużla. Na początku spadek, później pandemia i zahamowanie jakby trybu przygotowań do tego sezonu. Czy po dzisiejszym meczu spadło ciśnienie? No spadło, tak. Faktycznie, tak jak Kuba powiedziałeś, było ciężko. Czekaliśmy na ten mecz z niecierpliwością. Po pierwsze, że przeciągał się termin, kiedy zostało ogłoszone, kiedy pierwszy raz faktycznie wyjedziemy na tor i wygramy, tak jak właśnie to było dzisiaj. No a po drugie, no wielkie niewiadome, które się pojawiały cały czas. No już jesteśmy po pierwszym meczu, jest zwycięstwo, dobra nadzieja w nas wstąpiła. No dobrze, ja widziałem pani po pierwszym biegu i takie dosyć wielkie zdziwienie było po 2-4. Tak, była taka nutka wtedy po tym pierwszym biegu, a kurczę, coś nie działa? Może nie do końca, natomiast doświadczenia poprzednich lat spowodowały, że gdzieś w sercu to ukuło. Kolejne tygodnie, kolejne mecze. Tomek Bajerski powiedział, że staramy się jeździć z tygodnia na tydzień. Czy państwo jako właściciele też na to tak patrzą? No tak będziemy jeździć, mam nadzieję, że nam się uda. Dziękuję. Dziękuję.
Panie menadżerze, czy jadąc do Torunia spodziewał się Pan takich zawodów? Chodzi mi tylko i wyłącznie o wynik na chwilę obecną. Brałem to jakieś takie założenie, że może tak się to skończyć. Jechaliśmy tu z dużą pokorą, ale także z dużymi nadziejami na to, że będziemy bardziej w kontakcie z drużyną toruńską, ale mówię, no wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do mocnego rywala i spodziewaliśmy się również takiego scenariusza, że może być ciężko i z przebiegu meczu być może te 35 punktów nas nie do końca zadowala, ale no bierzemy to z pokorą i wiemy, nad czym dalej musimy pracować. Czy z perspektywy czasu, pierwotnie Toruń miał jeździć w Gnieźnie, ostatecznie to wy przyjechaliście do Torunia, czy jednak nie lepiej dla Was by było zacząć ten mecz u siebie z Toruniem? Myślę, że nie ma to w tej chwili większego znaczenia. Wydarzyło się tak, jak jest i trzeba było to przyjąć. Dla nas może o tyle lepiej, że dzisiaj jechaliśmy tutaj bez jakiejś większej presji, bo jechaliśmy no, do rywala, no, który jest tutaj głównym pretendentem do awansu. Ja mówię, że my jechaliśmy bez jakiejś większej presji, ale tak naprawdę każdy z zawodników robi sobie presję, bo to są pierwsze zawody i każdy chce wypaść jak najlepiej. I było to widać po mojej drużynie, jest nad czym pracować. Niektórzy zawodnicy widzę, że już są w formie, tak jak Oliver Benson, to już zauważyłem na treningach, a praktycznie no, część zawodników musi jeszcze troszeczkę popracować. Są tacy, którzy tak naprawdę dzisiaj troszkę odstają i będą musieli także popracować pewno nad sprzętem, bo widzę, że są wolniejsi od innych. No właśnie, ale ten początek meczu był dla Was bardzo dobry ogólnie. Pierwszy bieg wygrany 4-2 i tak naprawdę do połowy zawodów bardzo się trzymaliście. Dopiero później Toruń odskoczył. Dokładnie tak, no, Toruń ma bardzo mocnych zawodników, był na własnym torze, my gdzieś tam pogubiliśmy się trochę w ustawieniach w środku meczu, dopiero później na sam koniec troszeczkę odnaleźliśmy odpowiednie ustawienia, może nie wszyscy, ale część zawodników, tak jak Adrian Gała, jak Damian Stalkowski. No i chociaż część zawodników może wychodzić z tego meczu z podniesioną głową, bo zakończyło te biegi ostatnie swoje z sukcesem i zawsze to jest jakiś pozytyw dla zawodnika. Ale jednak no, większość poza Oliwierem no, musi jednak dużo jeszcze pracować i będziemy jeszcze nad tym pracować. W następnym tygodniu, chociaż tych treningów będzie mało, ponieważ mamy sek w Gnieźnie, a no myślę, że już popracowaliśmy trochę w Gnieźnie i ten jeden trening, który odbędziemy przed meczem ligowym nam wystarczy, a dalej będziemy się przygotowywać do kolejnych spotkań. I myślę, że z każdą kolejką będziemy tylko drużyną silniejszą, dlatego że to były nasze pierwsze zawody praktycznie dla wszystkich poza Adrianem Gałą i Damianem Stratowskim i Timo Lachtim, który jeździł tutaj w seku. Jesteście określeni jako taka drużyna z dobrym charakterem ogólnie, z pozytywnym. Czy myśli Pan, że te dwie drużyny mogą się spotkać w playoffach albo nawet w finale? Jeżeli będziemy mieć playoffy i finał, no życzyłbym sobie tego, bo no nie ukrywam, że moim marzeniem jest to, żeby zająć jak najwyższą lokatę. Widzę, że Toruń jest na dzień dzisiejszy no, poza zasięgiem, ale my będziemy mocno pracować nad tym, żeby jeszcze poprawić się i jeżeli będzie okazja nam się spotkać tutaj, czy to w playoffach, czy w finale, czy w jakimś innym spotkaniu, to będziemy chcieli się zdecydowanie poprawić. Bardzo ślicznie dziękuję. Dziękuję.